pamiętasz swój pierwszy samochód? Pamiętam doskonale, bo to był pierwszy samochód, który sam za własną, jak się mówi, krwawicę zarobiłem. Pracowałem ciężko na niego, pracowałem chyba ponad rok czasu pracowałem na niego i po prostu to był Lanos, DU Lanos w gazie, którego chyba mam do tej pory, jak jeszcze go nie rozbili mi w Olsztynie. Ale powiedziałem, że nie chcę go na razie sprzedawać, bo to jednak mam sentyment do niego i na razie chyba zostanie. Zobaczymy. A jakieś pikantne przygody związane z tym samochodem? No, coś tam było. Zdarzyło się parę razy. Więc Leonidas przeszedł, ja na niego tak mówię, Leonidas, przeszedł chrzest, więc jest prawdziwym facetem już. No, nie szczególnie mówię, nie bez przyczyny mówię na niego Leonidas, bo był taki wojownik mityczny, więc mówię, no. Czyli interesujesz się kulturą starożytnej Grecji? Tak, dokładnie. Znaczy nie to, że kulturą, ale bardziej właśnie gladiatorami. Czyli Rzym. Tak, starożytny Rzym, więc właśnie w tą stronę bardziej. A właśnie wracając do tych pikantnych szczegółów, 4 razy po 2 razy. 4 razy po 2 razy, 8 razy raz po raz, o północy ze 2 razy i nad ranem jeszcze raz. No więc no mówię, no jak nie było gdzie, albo chcieli po prostu, dana dziewczyna chciała po prostu tak w miarę szybko tam po prostu jakąś przygodę przeżyć, więc coś nam się zdarzyło w tym samochodzie. Dana dziewczyna, czyli było ich więcej niż jedna? No tak. No, każdy jest facetem, prawda? No, nie jadę tym samym tunelem, więc mówię, no po prostu tak się zdarzyło akurat. Jestem facetem, a nie byłem wtedy w związku, więc mogłem sobie pozwolić na takie ekscesy bardziej. A czy pamiętasz swój pierwszy numer Playboya? Nie wiem, nie pamiętam, bo po prostu byłem, jak to się mówi, mało lat, to wiadomo, że te czasopisma się przerzucały przez ręce, ale nie pamiętam tego pierwszego, bo po prostu jak gdzieś zobaczę tego Playboya, to bardziej mam jakieś takie swoje gwiazdy ulubione, które właśnie są w Playboyu i... Które to są gwiazdy? No chciałbym zobaczyć tutaj na pokazie Anita Sikorska, ale ona chyba bardziej w tej sesji w Playboy jeszcze chyba nie była. Ale no co, Monika Pietrasińska, którą ostatnio miałem okazję poznać na pokazie modelek. No więc to jest taka też, to właśnie taka gwiazda, którą miałem, mam ten numer w domu, gdzie była w Playboyu. A jak się bawisz na dzisiejszej imprezie? Powiem, że niedawno przyjechałem i na razie jest fajnie, na razie jest klimatycznie, więc jak najbardziej pozytywnie. Pozytywna impreza, bardzo dużo ludzi i na razie jest, bardzo mi się podoba. A dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w programie Warsaw Shore? Czemu się zdecydowałem na program Warsaw Shore? Po prostu na co dzień zajmuję się sztukami walki typu K1 i od niedawna właśnie MMA. Bo postanowiłem coś przeżyć nowego, bo cały czas właśnie była ta monotonia w życiu, typu trening, sala, praca, pracuję też na siłowni, więc mówię, no cały czas to monotonia, prawda, rano wstajesz, trening, odpoczywasz, potem znowu wieczorem trening, a jak nie to praca była jakaś, więc mówię, no chciałem coś zmienić w swoim życiu, chciałem coś nowego przeżyć, a nie właśnie tą monotonię, więc to bardziej tak trwałem to jako przygodę życia, a nie jakąś tam zabawę. Dziewczyny piszczą jak gdzieś ulicą? No powiem tak szczerze, że teraz byłem w piątek byłem w Łodzi, było po prostu szał ciał, naprawdę dosłownie był szał ciał. Dziewczyny się rozbierały, krzyczały, po prostu łapały mnie za ręce, nie byłem w stanie nawet potańczyć normalnie na parkiecie, bo po prostu masakra była, ale to jest pozytywne jak najbardziej. Czyli nie lubisz, kiedy dziewczyny piszczą? Nie, no wiadomo, jak każdy facet, wiadomo, że jeżeli działasz na kobiety w sposób taki, że one jakoś dają ci taką, jak to się mówi, motywację, że do tego, co robisz i na twój widok piszczą, no to chyba facet duchowo rośnie, prawda? Czyli masz tą satysfakcję, że się dziewczynom podobasz. A jest teraz ta jedyna? Nie, na razie jeszcze nie trafiła do mojego serca. Czyli cały czas poszukujesz? Może nie na siłę, ja nie szukam dziewczyn na siłę, ale jakbym znalazł tą jedną, to mi się wydaje, że byłbym w stanie się zakochać. A jakieś plany na wakacje? Plany na wakacje? Tournée po Polsce z MTV. Taki jest plan na razie. A zobaczymy gdzie, co, jak. Śledźcie mojego fanpage'a, tam wszystko będzie wiadomo.